Robert Louis Stevenson, Wyspa Skarbów, czyta Wojciech Malajka. Do wahającego się czytelnika. Jeśli w te wszystkie morskie opowieści, gdzie chłód, tropiki, przygody i szkwały, krwawi korsarze i ukryte skarby, błędny kurs, statek, i wyspa się mieści, jeśli w tę starą bajkę, co do słowa według zwyczajów dawnych powtórzoną, dzisiejsza, trzeźwa i rozważna młodzież wsłucha się, jak ja niegdyś zachwycona, to niech tak będzie i dajcie się porwać. Lecz gdyby dzisiaj chłopcy nie czytali dzieł Balantaina, Coopera, Kingstona, bo zapomnieli, jak im smakowały tamte historie z morza albo z lasów, niech i tak będzie. A mnie pozostanie podzielić los ich i wraz z piratami, lec w zapomnieniu pośród dawnych skarbów. Robert Louis Stevenson Część pierwsza Stary Korsarz Stary Wilk Morski w gospodzie pod admirałem Benbow. Kilka osób. Między innymi wielmożny pan Loney i dr Livesey zwracały się do mnie z prośbą, żebym spisał od początku do końca wszystkie szczegóły i zdarzenia odnoszące się do wyspy skarbów, nie pomijając niczego oprócz położenia samej wyspy. A to dlatego, że znajduje się tam skarb dotychczas jeszcze niewydobyty. A więc dziś, roku pańskiego 1700 któregoś tam. Biorę pióro do ręki i cofam się do czasów, gdy mój ojciec prowadził gospodę pod admirałem Benbow i gdy pod naszym dachem rozgościł się stary, ogorzały marynarz z blizną od szabli. Dokładnie jakby to było wczoraj pamiętam tę chwilę, gdy ów człowiek przywlókł się przez drzwi gospody, a za nim przytarabaniła się na wózku ręcznym jego skrzynia marynarska. Był to mężczyzna rosły, muskularny, ciężki, o orzechowo-brunatnej twarzy. Na barki, przyodziane w brudny, niegdyś błękitny kubrak, spadał mu harcap, jakby w dziegciu unurzany. Ręce chropowate i popękane kończyły się czarnymi i połamanymi paznokciami. W poprzek policzka blado przeświecała brudnosina kresa, znak od szabli. Pamiętam, jak rozglądał się dookoła po zatoce i według swego zwyczaju pogwizdywał, aż wybuchnął głośno starą piosenką żeglarską, którą później śpiewał tak często. Piętnastu chłopów na umrzyka skrzyni ho, i butelka rumu. Głos miał przeraźliwy, choć trzęsący się od starości, rzekłbyś, że go strojono i stargano na kołowrocie kotwicy. Po chwili zapukał do drzwi jakimś podobnym do lewara kawałkiem kija, którym się podpierał, a kiedy się ukazał mój ojciec, przybysz szorstkim głosem zażądał szklanki rumu. Gdy mu ją przyniesiono, zaczął pić powoli, jak znawca, delektując się smakiem. A przy tym ciągle spozierając na skały wokoło i na szyld naszej karczmy. Wygodna zatoka, przemówił w końcu. A karczma pięknie położona. Dużo miewacie gości, kamracie? Ojciec odpowiedział, że bardzo niewielu niestety. Doskonale, rzekł przybysz. To wymarzona przystań dla mnie. Hej, no, człowieku, zawołał na tego, który przywiózł jego rzeczy. Chodź na ze mną na górę i przydźwigaj skrzynię. I ciągnął dalej. Zatrzymam się tu jakiś czas. Jestem człowiekiem skromnych wymagań. Do szczęścia wystarczy mi rum, boczek i jaja. No, i głowa na karku, żebym mógł wypatrywać okręty na morzu. Jak macie mnie tytułować? Wolno wam nazywać mnie kapitanem. E, już widzę, jak wam bardzo chodzi o to. Rzucił na próg kilka złotych monet. Kiedy już to wszystko przejem i przepiję, to mi powiedzcie, rzekł, spoglądając tak surowo, jakby był naszym zwierzchnikiem. W istocie. Mimo kiepskiego odzienia i niewytwornego sposobu wyrażania się, nie miał wyglądu ciury okrętowego, lecz znać było po nim starszego marynarza czy szypra, przyzwyczajonego do znajdowania posłuchu i karcenia. Człowiek, który przybył z wózkiem, opowiedział nam, że ów gość poprzedniego dnia wysiadł z dyliżansu przed Royal Georgem i wypytywał, jakie gospody znajdują się na naszym wybrzeżu. Ponieważ, jak przypuszczam, o naszej gospodzie mówiono dobrze i wspominano, że leży na uboczu, wybrał ją więc na miejsce zamieszkania. Tylko tyle zdołaliśmy dowiedzieć się o naszym gościu. Był to człowiek zazwyczaj bardzo milczący. Całe dnie przebywał nad zatoką lub na skałach z mosiężną lunetą. Co wieczór, przesiadywał koło kominka w kącie pokoju bawialnego i popijał zawzięcie rum rozcieńczony wodą. Przeważnie nie odzywał się. Gdy go zagadywano, rzucał spojrzenie nagłe i surowe i fukał przez nos jak róg okrętowy używany podczas mgły. Niebawem, jak my, tak i ludzie, którzy bywali w naszym domu, przekonali się, że należy go zostawić w spokoju. Co dzień, gdy wracał z włóczęgi, pytał, czy nie przechodzili gościńcem jacyś podróżnicy morscy. Zrazu myśleliśmy, że tęskni za ludźmi tego samego pokroju i dlatego wciąż o to pyta. Później jednak zauważyliśmy, że właśnie od nich stronił. Ilekroć jakiś marynarz wstąpił do admirała Benbow, a czynili to od czasu do czasu niektórzy, wybierając się do Bristolu drogą nadmorską, kapitan zawsze przyglądał mu się przez zasłonięte drzwi, zanim wszedł do izby gościnnej. W obecności takiego człowieka zawsze siedział cicho, jak trusia. Co do tego przynajmniej ja nie miałem wątpliwości, gdyż do pewnego stopnia sam podzielałem niepokój kapitana. Razu pewnego wziął mnie na ubocze i obiecał, że co miesiąc na pierwszego będzie mi wypłacał srebrne cztery pensy, jeżeli będę czatował na żeglarza z jedną nogą i natychmiast dam mu znać, kiedy przybędzie. Dość często, gdy z nadejściem pierwszego dnia miesiąca dopominałem się o swą należność, fukał przez nos. I przeszywał mnie pogardliwym wzrokiem. Lecz nim upłynął tydzień już jakby się rozmyślił. Przynosił mi cztery pensy i powtarzał zlecenie, bym wypatrywał żeglarza o jednej nodze. Nie potrzebuję chyba wam opowiadać, jak ta osobistość prześladowała mnie nieraz we śnie. W burzliwe noce, gdy wichura wstrząsała wszystkimi czterema węgłami domu, a bałwany morskie z hukiem rozbijały się na skałach zatoki, Widywałem tę zjawę w tysiącznych postaciach i z tysiącznymi diabelskimi grymasami. Raz ów żeglarz miał nogę obciętą w kolanie, to znów w biodrze, kiedy indziej był jakąś przerażającą poczwarą, która miała od urodzenia tylko jedną nogę i to w samym środku ciała. Patrzeć, jak on skakał, biegał i gonił za mną przez płoty i rowy było najgorszą zmorą. Krótko mówiąc, wobec tych strasznych widziadeł ciężko przychodziło mi zarabiać moje cztery pensy miesięcznie. Jednakże, choć tak mnie trwożyła sama myśl o żeglarzu z jedną nogą, to kapitana bałem się o wiele mniej niż ktokolwiek z tych, którzy go znali. Bywały takie wieczory, że uraczył się nadmierną ilością rumu z wodą ponad wytrzymałość jego głowy. Wtedy zazwyczaj siedział i śpiewał jakieś wariackie, stare i dzikie pieśni marynarskie, nie zważając na nikogo. Niekiedy jednak kazał wokoło zastawić szklanki i zmuszał całe zalękłe towarzystwo do słuchania swych gawęd lub wturowania chórem jego pieśniom. Często słyszałem, jak dom trząsł się od przyśpiewki jo ho ho i butelka rumu. Wszyscy stołownicy z obawy o swoje cenne życie przyłączali się do tego chóru i w śmiertelnym strachu starali się zagłuszyć jeden drugiego, byle się nie wyróżniać. Podczas tych ataków bowiem kapitan był towarzyszem najniepoczytalniejszym na świecie. Tłukł ręką w stół, aby uciszyć zebranych, skakał, unosząc się gniewem na niewczesne pytania, albo odwrotnie, gdy nie zadawano mu pytań. Jedno i drugie uważał za dowód, że obecni nie dość uważnie słuchali jego opowieści. Nikomu nie pozwalał opuszczać gospody, póki sam zmroczony trunkiem nie potoczył się do łóżka. Najwięcej z wszystkiego jednak przerażały nas jego opowiadania. Były to potworne bajania o wisielcach, o strącaniu skazańców do morza, o burzach morskich, o skwarnych wyspach żółwich, o okropnych dzikich czynach i zakamarkach w Zatoce Meksykańskiej. Widać z tego było, że musiał spędzać życie pośród najgorszych ludzi, jakim Bóg zezwolił pływać po morzu. Język zaś, w którym opowiadał te wszystkie dzieje, przejmował prostaczków wiejskich nie mniejszym dreszczem niż zbrodnie, które opisywał. Mój ojciec wciąż mawiał, że nasza gospoda zejdzie na psy, bo ludzie zaprzestaną do nas przychodzić po to, aby znosić tyranizowanie i pomiatanie. Mnie się jednak wydaje, że bytność kapitana wychodziła nam na korzyść. Ludzie zrazu się bali, lecz po pewnym czasie upodobali sobie nawet te osobliwości. Stanowiły one doskonałą rozrywkę w jednostajnym sielskim życiu. Pomiędzy młodzieżą znalazło się nawet sporo takich, którzy udawali, że go podziwiają, nazywając go prawdziwym wilkiem morskim, starym wygą, oraz podobnymi mianami i utrzymując, że to jeden z owych dzielnych wiarusów, którzy Anglię uczynili postrachem mórz. Wszakże pod jednym względem naprawdę ów wilk morski nas rujnował. Mieszkał u nas tydzień po tygodniu, miesiąc za miesiącem, aż w końcu pieniądze, które dał z góry za kwaterę i wikt, dawno się wyczerpały, a ojciec już nigdy nie mógł się odważyć zażądać więcej. Jeżeli kiedy bąknął o należności, kapitan parskał przez nos tak głośno, że to parskanie można było uważać za ryk i przeszywającym spojrzeniem wyświęcał go spokoju. Widziałem, jak po każdej takiej odprawie ojczulek załamywał ręce, i jestem przekonany, że ta zgryzota oraz to życie w ciągłej grozie przyspieszyły w znacznej mierze jego śmierć, przedwczesną i nieszczęśliwą. Przez cały czas swego pobytu u nas kapitan nie zmienił żadnego szczegółu w swej odzieży. Raz tylko nabył u przekupnia kilka par pończoch. Gdy jedna poła jego kapelusza oberwała się i opadła w dół, pozostawił ją w tym obwisłym stanie, choć dawała mu się we znaki na wietrze. Nigdy nie zapomnę widoku jego kubraka, który tak często łatał własnoręcznie w swym pokoju na piętrze, że w końcu łata nakrywała łatę. Listów nigdy nie pisał ani nie otrzymywał. Z nikim nie rozmawiał oprócz sąsiadów, i to przeważnie tylko wtedy, gdy wypił za wiele rumu. Nigdy nikt z nas nie widział, żeby wielka skrzynia podróżna była otwarta. Raz tylko się rozgniewał, a było to już pod sam koniec, gdy ojciec mój biedny dogorywał na suchoty, które zabrały go nam ze świata. Pewnego popołudnia o dość późnej godzinie, Przybył do nas doktor Livesey, aby obejrzeć chorego. Po oględzinach zjadł coś nieco z obiadu, podanego przez matkę i udał się do izby gościnnej, by wypalić fajkę, czekając na swego konia, którego miano sprowadzić ze wsi, gdyż gospoda pod starym Benbow nie miała stajni. Wszedłem za nim i pamiętam wrażenie kontrastu, jaki tworzyła postać przystojnego, eleganckiego doktora, o włosach przysypanych śnieżnobiałym pudrem, o czarnych, błyszczących oczach i miłym sposobie bycia na tle nieokrzesanej, karczemnej gawiedzi, a zwłaszcza w zestawieniu z brudnym, ociężałym, kaprawym dziadygą, naszym korsarzem, który wsparłszy się łokciem o stół, łykał rum nader obficie. Nagle ów, mówię oczywiście o kapitanie, zaczął pogwizdywać swą wieczną piosenkę. Piętnastu chłopów na umrzyka skrzyni joho i butelka rumu. Diabli i trunek resztę bandy wzięli, joho-ho, i butelka rumu. Pierwotnie przypuszczałem, że owa skrzynia umrzyka nie oznacza nic innego jak ową wielką skrzynię we frontowym pokoju, i myśl ta często kojarzyła mi się w snach z upiorem żeglarza o jednej nodze. Lecz w tym czasie jużeśmy dawno przestali przywiązywać większą wagę do słów tej pieśni. Tego wieczoru nie była ona już nowością dla nikogo oprócz doktora Lifeseya. Zauważyłem, że nie wywarła na nim miłego wrażenia. Przez chwilę patrzył z gniewem na śpiewającego, po czym znów wdał się w rozmowę z ogrodnikiem. Starym Taylorem, o nowym sposobie leczenia reumatyzmu. Tymczasem kapitan coraz bardziej zapalał się w śpiewie, wreszcie grzmotnął ręką w stół, co jak nam było wiadomo, stanowiło znak nakazujący milczenie. Natychmiast wszyscy umilkli. Jedynie doktor Lifsey, głosem dźwięcznym i łagodnym, prowadził w dalszym ciągu rozmowę poprzednio rozpoczętą, co parę słów pykając prędko fajeczkę. Kapitan wpił w niego źrenicę, znów huknął pięścią w stół, spojrzał jeszcze groźniej, a na koniec bluznął prostackim, szorstkim przekleństwem. Stulić pysk tam, na międzypokładzie. Czy pan do mnie przemawia? Zapytał doktor. Gdy ów przytaknął i rzucił nowe przekleństwo, doktor odpowiedział mu na to: Powiem panu tylko jedno: że jeżeli będziesz pan nadal pił rumu tyle co teraz, to świat wkrótce pozbędzie się pewnego wstrętnego szubrawca. Wściekłość starego marynarza nie miała granic. Skoczył na równe nogi, wydobył składany nóż marynarski i otworzywszy go, począł kołysać na dłoni, grożąc przygwożdżeniem doktora do ściany. Doktor? Bynajmniej się nie zmieszał, lecz począł mówić do niego przez ramię tym samym głosem co poprzednio. Może nieco donośniej, by wszyscy w izbie mogli dosłyszeć, ale zawsze spokojnie i z powagą. Jeśli natychmiast pan nie schowa tego noża do kieszeni, ręczę słowem honoru, że znajdziesz się pan w najbliższym czasie przed sądem przysięgłych. Czas? Jakiś krzyżowały się ich spojrzenia jak w pojedynku. Lecz kapitan wkrótce spokorniał, złożył broń i usiadł, wydając pomruk podobny do warczenia obitego psa. A teraz, mości panie, ciągnął doktor, skoro już wiem, że taki ptaszek znajduje się w moim okręgu, możesz pan być pewny, że z pana nie spuszczę oka ani w dzień, ani w nocy. Jestem nie tylko doktorem, ale i urzędnikiem. Jeżeli więc usłyszę choćby najmniejszą skargę na pana, gdyby chodziło nawet o takie grubiaństwo jak dzisiaj, powezmę skuteczne środki, aby pana pojmać i wydalić na cztery wiatry. Na tym poprzestanę. W chwilę potem przyprowadzono konia przed drzwi gospody i doktor odjechał. Owego wieczora i przez wiele następnych kapitan zachowywał się bardzo przykładnie. Zjawia się czarny pies i znika. Nie upłynęło wiele czasu, gdy zaszedł pierwszy z tych tajemniczych wypadków, które nareszcie uwolniły nas od kapitana, choć jeszcze nie od spraw związanych z jego osobą, jak się przekonacie. Nastała nieznośna, ostra zima, przynosząc długotrwałe, silne mrozy i szalone zawieje. Od początku było do przewidzenia, że mój biedny ojciec prawdopodobnie nie dożyje wiosny. Z dnia na dzień opadał z sił, więc matka wraz ze mną wzięła zarząd gospody w swoje ręce. Mając czas wciąż zajęty, nie zwracaliśmy zbytniej uwagi na niemiłego gościa. Pewnego poranka styczniowego, o bardzo wczesnej porze, szczypiącego, mroźnego poranka, cała zatoka posiwiała od szronu. Drobne zmarszczki wody lekko tylko muskały głazy nadbrzeżne. Słońce stało jeszcze nisko, ledwo dotykając wierzchołków wzgórz i słało blask daleko na morze. Kapitan wstał wcześniej niż zwykle i usiadł na wybrzeżu. Pod szeroką połą starego błękitnego kubraka chwiał się przywieszony kordelas. Pod pachą widać było mosiężną lunetę, kapelusz zsunął się na tył głowy. Pamiętam, że gdy kapitan zszedł ze swej czatowni, widniał jeszcze na tym miejscu jego oddech na kształt smugi dymu, a ostatnim dźwiękiem, jaki doszedł mnie z jego strony, gdy zwrócił się ku wielkiej skale, było głośne prychanie, świadczące o gniewnym usposobieniu. Snać nie otrząsnął się jeszcze z myśli o doktorze Lifesey'u. Matka bawiła właśnie na piętrze u ojca, a ja zastawiałem stół do śniadania na przybycie kapitana, gdy wtem... Otworzyły się drzwi izby gościnnej i wszedł mężczyzna, którego dotychczas nigdy nie zdarzyło mi się widzieć. Miał cerę, żółtą jak wosk, i brakowało mu dwóch palców u lewej ręki. Choć miał przy boku kordelas, nie wyglądał jednak na wojownika. Dybałem na żeglarzy, czy to o dwóch nogach, czy o jednej, a więc człowiek nowo przybyły wprawił mnie w kłopot. Nie miał w sobie nic z żeglarza, a pomimo to zalatywało od niego morzem. Zapytałem, czym mogę służyć. Zażądał rumu, lecz gdy zabierałem się do wyjścia z pokoju, chcąc spełnić jego żądanie, rozsiadł się za stołem i skinął na mnie, bym podszedł bliżej. Przystanąłem, trzymając pod pachą serwetę. — Choć no bliżej, synku — rzekł nieznajomy. — Choć no bliżej. Postąpiłem krok naprzód. — Czy ten stół zastawiacie dla mego towarzysza Billa? Zapytał ów, świdrując mnie zezem. Odparłem, że nie znam jego towarzysza Bila. Nakrywam zaś do stołu dla osoby mieszkającej w naszym domu i zwanej przez nas kapitanem. Niech mu będzie, rzekł ów. Wszystko mi jedno, czy mój towarzysz Bill nazywa się kapitanem, czy też nie. Ma bliznę na policzku, a przy tym bardzo miłe obejście z ludźmi, zwłaszcza przy piciu. Jako dowód weźmy więc, że wasz kapitan ma bliznę na policzku, i jeśli wola, zaznaczę jeszcze, że jest to prawy policzek. Ach, tak, już ci o tym mówiłem. Wobec tego, czy mój towarzysz Bill znajduje się w tym domu? Wyjaśniłem, że wyszedł na przechadzkę. Dokąd, mój synku? Dokąd poszedł? Wskazałem na skałę i udzieliłem wskazówek, kiedy i jaką drogą kapitan prawdopodobnie będzie wracał. Oraz odpowiedziałem na kilka innych pytań. Wówczas przybysz odezwał się. No, to już na pewno sobie popiję serdecznie z mym towarzyszem Bilem. W czasie wymawiania tych słów miał minę bardzo nieprzyjemną, tak, iż miałem podstawę przypuszczać, że jest w błędzie, nawet jeżeli przyjąć, iż ma na myśli to, co powiedział. Lecz pomyślałem sobie, że to nie moja sprawa, a zresztą sam nie wiedziałem, co wypada począć. Przybysz nadal stał w samych drzwiach gospody, wyzierając za róg domu jak kot czyhający na mysz. Raz już chciałem wyjść na ulicę, lecz natychmiast mnie odwołał. Ponieważ zaś nie chciałem ulec jego zachciankom, zmienił się okropnie na trupiożółtej żółtej twarzy i zmusił mnie do posłuszeństwa takim przekleństwem, że aż się wzdrygnąłem. Ledwo się cofnął. Przybrał znów dawny wyraz i klepiąc mnie na wpół dobrotliwie, na wpół drwiąco po ramieniu, nazwał mnie poczciwym chłopakiem i twierdził, że żywi dla mnie szczerą sympatię. Mam syna rodzonego, podobnego do ciebie jak dwie krople wody, który jest moją chlubą. Lecz pierwsza rzecz u chłopca to karność, tak, mój synku? Karność. Gdybyś pływał po morzach wraz z Bilem, nie kazałbyś sobie niczego dwa razy powtarzać. <laughs> Nie. Nie było to nigdy w zwyczaju Billa ani tych, którzy z nim żeglowali. Ale otóż ani chybi kroczy mój kamrad Bill z lunetą pod pachą. A niechże go. Tak, to on. Chodź, no synku, ze mną do izby i schowajmy się za drzwiami. Zrobimy małą niespodziankę Billowi. A niechże go powiadam! Mówiąc to nieznajomy wycofał się wraz ze mną do izby gościnnej i ustawił mnie poza sobą w kącie w ten sposób, że otwarte drzwi zasłaniały nas obu. Możecie sobie wyobrazić, jak byłem nieswój i przerażony, a strach mój jeszcze się zwiększał gdy widziałem, że osobliwy gość też nie grzeszył odwagą. Wciąż tarł rękojeść kordelasa i próbował obluźnić brzeszczot w pochwie. A przez cały czas oczekiwania nieustannie coś przełykał, jakby się dławił jakąś ością w gardle. W końcu kapitan wszedł gromkim krokiem do izby. Trzasnął drzwiami za sobą i, nie rozglądając się w prawo ani w lewo, zmierzał wprost do miejsca, gdzie oczekiwało nań zastawione śniadanie. Bill! ozwał się nieznajomy głosem, któremu, jak mi się zdawało, usiłował nadać brzmienie śmiałe i silne. Kapitan wykonał zwrot w tył na pięcie i stanął do nas frontem. Twarz jego naraz straciła barwę brunatną i nawet nos mu posiniał. Miał wygląd człowieka, który zobaczył upiora lub diabła, albo, o ile to możliwe, jeszcze gorszą stworę. Słowo daje, że żal mi się go zrobiło przez chwilę. Tak wydał się stary i załamany. Chodź, Bilu! Wszak mnie poznajesz. Poznajesz na pewno starego drucha okrętowego, mówił tymczasem przybysz. Kapitan jakby zaczerpnął powietrza. Czarny pies, powiedział. A któż by inny, żachnął się tamten, nabierając nieco rezonu. Czarny pies. Ten sam, co zawsze, przybywa, żeby zobaczyć się ze swym starym druchem Bilem w gospodzie pod admirałem Benbow. ha, <grym> Bilu, Bilu. Przeżyliśmy obaj kopę lat od czasu, gdy straciłem te dwa knykcie, i wzniósł do góry okaleczoną rękę. Patrzcie no, mruknął kapitan. Takżeś mnie podszedł. Tak, jestem tu we własnej osobie. No mów, co się stało? To o ciebie idzie, odpowiedział czarny pies. Musisz to usłyszeć, Bilu. U tego miłego chłopaczka zamówiłem szklankę rumu, bo mi się bardzo pić chce. Siądźmy przy sobie, jeżeli sobie tego życzysz, i pogwarzymy, jak starzy kamraci. Gdy wróciłem z rumem, obaj już siedzieli z obu stron stołu, zastawionego dla kapitana. Czarny pies siedział bliżej drzwi, bokiem, i zdawało mi się, że jednym okiem spozierał na swego kamrata, a drugim szukał odwrotu. Poprosił mnie, żebym wyszedł i zostawił drzwi szeroko otwarte a wara tam podglądać przez dziurkę od klucza synku upominał mnie zostawiłem więc ich obu i odszedłem do szynkwasu przez długi czas mimo wszelkich zabiegów zmierzających do podsłuchania ich rozmowy nie zdołałem nic uchwycić prócz przytłumionego mamrotania Lecz w końcu głosy zaczęły się coraz bardziej podnosić i mogłem odróżnić oderwane wyrazy, przeważnie przekleństwa kapitana. Nie, 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 z tym trzeba już raz skończyć, wrzeszczał zajadle, a w chwilę później znów dały się słyszeć słowa. Jeżeli dojdzie do działania, działajmy wszyscy, powiadam. Naraz? Zgoła niespodzianie nastąpił przerażający wybuch przekleństw i innych hałasów, stół i krzesło runęły, dał się słyszeć brzęk stali, a potem okrzyk bólu. W chwilę później zobaczyłem, że czarny pies uciekał co sił w nogach, a kapitan ścigał go zapalczywie. Obaj mieli w ręku obnażone kordelasy, pierwszemu zaś szła ciurkiem krew z lewego ramienia. Tuż przy samych drzwiach kapitan wymierzył w uciekającego ostatni groźny cios, który strzaskałby mu kość pacierzową, gdyby ostrze nie zawadziło osążnisty szyld naszego admirała Benbow. Po dziś dzień można oglądać powstałą stąd szczerbę na dolnej krawędzi deski. Było to ostatnie uderzenie w tej bójce. Czarny pies, znalazłszy się na ulicy, okazał się, pomimo rany, przedziwnie rączy w nogach i w ciągu pół minuty zniknął za skrajem wzgórza. Natomiast kapitan stanął, jak wryty, wlepiając oczy w deskę szyldu, następnie przetarł kilkakrotnie oczy ręką i wreszcie zawrócił do domu. Jim, daj mi Rumu przemówił, a zauważyłem, że słaniał się nieco i jedną ręką próbował uchwycić się ściany. Czy pan raniony? Zawołałem Rumu powtórzył Muszę stąd odejść. Rumu Rumu! Wybiegłem, by mu go przynieść, lecz ponieważ byłem wytrącony z równowagi tym wszystkim, co zaszło, więc stłukłem szklankę i pobrudziłem kran. Gdy wybierałem się powtórnie po trunek, usłyszałem nagły łosk od wiadalni. W biegu uszy ujrzałem kapitana leżącego jak długi na posadzce. W tejże chwili moja matka, zaniepokojona wrzawą i zgiełkiem bijatyki, zbiegła z piętra na pomoc. Wspólnymi siłami podnieśliśmy głowę ondlałego. Oddychał głośno, chrapliwie, lecz oczy miał zamknięte, a twarz zmieniła mu się okropnie. O moi ściewy, o ola Boga! labiedziła matka. Jakie to nieszczęście spadło na nasz dom! A Tatulo biedny, chory. Wśród tego nie mieliśmy pojęcia, jak przyjść z pomocą kapitanowi i nie wątpiliśmy ani na chwilę, że otrzymał cios śmiertelny w bójce z nieznajomym. Na wszelki wypadek przyniosłem rumu. I usiłowałem wlać mu do gardła. Lecz zęby miał szczelnie zaciśnięte, a szczęki twarde jak z żelaza. Uczuliśmy radość i ulgę, gdy niespodziewanie otworzyły się drzwi i wszedł doktor Livesey, przybywający w odwiedziny do ojca. Ach, panie doktorze! zawołaliśmy oboje. Co tu począć? Gdzie on odniósł ranę? Ranę? Głupstwo, rzekł doktor. Tak raniony jak wy lub ja. Ten drab miał atak apopleksji. Wszak mu to przepowiadałem. A teraz, moja droga pani Hawkins, niech pani skoczy na górę do swego małżonka i o ile to możliwe, ani mrumru mru o tym, co się stało. Ja ze swej strony uczynię co w mojej mocy, żeby uratować nikczemne życie tego draba. Niech Jim przyniesie mi miednicę. Gdy powróciłem z miednicą. Już doktor rozerwał rękaw kapitańskiego kubraka i odsłonił potężne, żelaste ramię. Było tatuowane w kilku miejscach. Na przedramieniu znajdowały się ozdobne i wyraźnie wykonane napisy Na szczęście, Niech wiatr sprzyja i Billy Bones dla fantazji. Powyżej zaś, bliżej łopatki, mieścił się rysunek przedstawiający szubienicę z dyndającym wisielcem świadczący, jak mi się zdawało, o wielkich zdolnościach rysownika. Wiesz, czy znak, zauważył doktor, dotykając palcem rysunku. A teraz, panie Billy Bones, jeżeli tak się nazywasz, zobaczymy, jaki kolor ma twoja juszka. Jim? Czy boisz się krwi? Nie, panie konsiliarzu, odparłem. No dobrze, więc potrzymaj miednicę. I po tych słowach wziął lancet i otworzył żyłę. Sporo krwi trzeba było upuścić, zanim kapitan otworzył oczy i rozejrzał się mgławo dokoła. Najpierw rozpoznał doktora i zmarszczył brwi z wyraźną niechęcią. Następnie jego źrenice spoczęły na mnie, i wydawało się, jakby doznał ulgi. Naraz zmienił się na twarzy i spróbował się podnieść, krzycząc: Gdzie czarny pies? Nie ma tu żadnego czarnego psa, odparł doktor. Chyba tkwi w twej chorobie. Za wiele rumu wypiłeś, więc też przyszedł atak, zupełnie jak przepowiedziałem. Teraz zaś, prawie na przekór własnej woli, wyciągnąłem cię za czuprynę z grobu. No, ale, panie Bones. To nie moje nazwisko, przerwał ów. Dużo mnie to obchodzi, odpowiedział doktor. Jest to nazwisko pewnego znanego mi opryszka. Ja zaś dla zwięzłości tak waszeć nazywam. Lecz chciałem panu powiedzieć, co następuje. Jedna szklanka rumu jeszcze nie sprzątnie pana ze świata, lecz jeżeli pan wypijesz jedną, zachciewa ci się drugiej i trzeciej. A stawiam w zakład własną perukę, że jeżeli pan wkrótce nie zmienisz tego trybu życia, to umrzesz, rozumiesz? Umrzesz pan i pójdziesz na miejsce dlań przygotowane jak ów człowiek, o którym mówi Pismo Święte. A teraz postaraj się pójść ze mną. Zaprowadzę pana do łóżka. Wspólnymi siłami, ale z wielkim trudem udało się wciągnąć go na piętro i położyć do łóżka. Głowa opadła mu na poduszkę, jakby prawie omdlał. A teraz, rzekł doktor, proszę to sobie zapamiętać. Mam czyste sumienie. Ostrzegłem pana, że rum sprowadzi pańską śmierć. To powiedziawszy, wziął mnie pod ramię i wyszedł, aby zbadać stan zdrowia ojca. Ledwo zamknął za sobą drzwi, odezwał się: Drobna ostka, nic mu nie będzie. Wypuściłem mu dość krwi, aby go uspokoić na jakiś czas. Z Tydzień przeleży w łóżku, co i jemu, i Wam wyjdzie na dobre. Ale powtórny atak przyprawi go o śmierć. Czarna plama. Około południa udałem się do pokoju kapitana, niosąc lekarstwa i chłodzące napoje. Kapitan leżał zupełnie tak samo jak go zostawiliśmy. Jedynie głowę miał podniesioną nieco wyżej. Widać w nim było jednocześnie wycieńczenie i podniecenie. Jim, odezwał się do mnie, jesteś tu jedynym człowiekiem, którego cenię. I wiesz, że zawsze byłem dobry dla ciebie. Nie było miesiąca, żebym ci nie dał srebrnych czterech pensów. Teraz widzisz, braciszku, że kiepsko ze mną i że wszyscy mnie opuścili. Jim. Nie przyniósłbyś mi brachu kusztyczka rumu? Pan doktor, zacząłem mówić, ale chory przerwał mi, klnąc doktora głosem słabym lecz stanowczym: Wszyscy doktorzy to partacze. A ten wasz doktor, skąd może się znać na chorobach marynarzy, he? Bywałem ci w krajach gorących, jak smoła, gdzie wiara kamraci zapadali na żółtą febrę, gdzie biesowska ziemia chybotała się jak morze. Cóż by o tych krajach umiał powiedzieć wasz doktorek. A przecież przeżyłem to wszystko dzięki piciu rumu. Mówię szczerą prawdę. O, było moje pożywienie, mój napój, mój mąż i żona. Gdy nie dostanę rumu, jestem jak stare, skołatane pudło okrętu, co nie może odbić od brzegu z powodu przeciwnego wiatru. Krew moja spadnie na ciebie, Jim, a doktor Partacz. Tu posypał się stek przekleństw. Po chwili kapitan ciągnął błagalnym tonem: Patrz, Jim, jak mi się palce trzęsą. Nie mogę ich utrzymać w spokoju. Nie miałem jeszcze ani kropli w ustach w przeklętym dniu dzisiejszym. Doktor jest głupi, powiadam ci: Jeżeli nie dostanę kapki, rumu, Jim, zaraz te straszne widzenia znów mnie będą dręczyć. Już widziałem kilku tych ludzi. Tam w kącie widziałem starego Flinta. Widziałem go wyraźnie jak na dłoni. A jeżeli napadną mnie te widziadła, to staję się znów tym człowiekiem, co żył tak okropnie. Wówczas budzi się we mnie kain. Przecież sam wasz doktor powiedział, że jedna szklanka mi nie zaszkodzi. Dam ci Jim złotą monetę za kusztyczek. Jego podniecenie wzrastało z każdą chwilą i zacząłem się niepokoić o ojca, który tego dnia czuł się bardzo niedobrze i potrzebował ciszy. Zresztą uspokajały mnie słowa lekarza, obecnie znów mi przytoczone, a nade wszystko czułem się dotknięty ofiarowaniem mi łapówki. Nie chcę pańskich pieniędzy, zaznaczyłem. Z wyjątkiem tego, co pan winien mojemu ojcu. Przyniosę panu jedną szklankę, ale ani kropli więcej. Gdy przyniosłem, schwycił łapczywie trunek i wychylił duszkiem. No, no, o, już mi nieco lepiej ma się rozumieć. A powiedz mi jeszcze, brachu, czy ten lekarz powiedział, jak długo mam wylegiwać się w tych zapleśniałych betach? Co najmniej tydzień, wyjaśniłem. Do kroćset piorunów wrzasnął. Tydzień! To niemożliwe. Tymczasem przyślą mi czarną plamę. Łotry już krążą wokoło, żeby przewąchać mnie w tej przeklętej chwili. O, łotry, nie mogą poprzestać na tym, co mają, chcą pazurami wydrzeć cudzą własność. Doprawdy, niech mi kto powie, czy takie postępowanie można nazwać godnym marynarza, ale ja jestem człowiekiem oszczędnym, nigdy nie roztrwoniłem ani nie zaprzepaściłem lubego grosza, więc i teraz wyprowadzę ich w pole. Nie boję się ich wcale. Skręcę żagle w inną stronę i wystrychnę ich wszystkich naddutków. Mówiąc to, powstał z łóżka z wielką trudnością, chwyciwszy mnie za ramię tak silnie, że o mało co nie krzyknąłem z bólu, i począł sztywnie stawiać kroki. Słowa jego, choć w treści znamionowały uniesienie, pozostawały w smutnej sprzeczności z bezdźwięcznym głosem, jakim je wypowiadał. Urwał, gdy znalazł się w pozycji siedzącej wielce zakłopotany. Ten doktor coś mi zadał, mruczał. Dzwoni mi w uszach. Połóż mnie z powrotem do łóżka. Zanim zdołałem mu pomóc, upadł znów na dawne miejsce i przez chwilę leżał spokojnie. Jim zagadnął nareszcie. Widziałeś dziś tego żeglarza? Czarnego psa? zapytałem e, czarnego psa rzachnął się. To wprawdzie zły człowiek, lecz są jeszcze gorsi, którzy nim się wyręczają. Ale jeżeli w żaden sposób nie będę mógł uczmychnąć, a oni przyślą mi czarną plamę, pamiętaj, że idzie im o starą skrzynię marynarską. Wtedy dosiądziesz konia, umiesz przecież, a, a więc dosiądziesz konia i popędzisz do Dobrze, tak. Niech tak będzie. Do tego wiecznego partacza doktora i powiesz mu, żeby zagwizdał na swoich piesków urzędników. Policjantów, czy jak tam się zowią. Niech wylądują w gospodzie pod admirałem Bębą, niech capną całą hałastrę starego Flinta. Młodych czy starych, wszystko, co jeszcze pozostało. Byłem pierwszym majtkiem w załodze, byłem bosmanem starego Flinta. Jestem jedynym człowiekiem, który zna owo miejsce. On podał mi je w sawanna, gdy leżał w śmiertelnej chorobie, całkiem jak ja w tej chwili, widzisz? Lecz nie wypaplaj tego, aż oni przyślą mi czarną plamę, albo aż zobaczysz powtórnie czarnego psa lub marynarza z jedną nogą. Przede wszystkim jego. Pamiętaj, Jim. Ale cóż to za czarna plama, kapitanie, zapytałem. To ich pozew, kamracie. Powiem ci, gdy przyślą, lecz proszę cię, Jimie, czuwaj pilnie, a podzielę się z tobą po połowie. Słowo honoru ci daję. Jeszcze przez chwilę bredził, a głos jego stawał się coraz słabszy. Po chwili podałem mu lekarstwo, które przyjął jak dziecko. Zauważywszy przy tym, jeżeli kiedy było trzeba leków marynarzowi, to z pewnością mnie. W końcu zmógł go ciężki, podobny do omdlenia sen, w którym go pozostawiłem. Nie wiadomo, jak bym się zachował, gdyby wszystko szło zwykłym trybem. Prawdopodobnie opowiedziałbym doktorowi całą historię, gdyż byłem w śmiertelnym strachu, że kapitan pożałuje swych zwierzeń i zabije mnie. Lecz gdy to wszystko się działo, nagle tego samego wieczoru mój biedny ojczulek rozstał się z tym światem. To zaś usunęło na bok wszystkie inne sprawy. Nasz naturalny ból i ciągłe odwiedziny sąsiadów, kłopoty związane z pogrzebem, oraz równoczesna konieczność zajmowania się gospodą, wszystko to tak mnie pochłaniało, że nie miałem zgoła czasu, żeby myśleć o kapitanie. A tym mniej by się go obawiać. Jednakże nazajutrz rano, jak można się było spodziewać, zszedł on na dół i jak zwykle spożywał posiłki. Jadł mało za to, obawiam się, nad zwykłą miarę raczył się rumem, gdyż sam dobierał się do szynkwasu, robiąc srogie miny i parskając przez nos, tak iż nikt nie miał odwagi wejść mu w drogę. Wieczorem w przeddzień pogrzebu upił się jak zwykle. W domu żałoby niezmiernie przykro brzmiała nuta jego ohydnej śpiewki marynarskiej. Ale pomimo jego słabości czuliśmy wszyscy śmiertelną przed nim trwogę. Doktor zaś właśnie podówczas wyjechał nagle do chorego o wiele mil od nas i po śmierci ojca nie zjawił się w pobliżu naszego domu. Powiedziałem, że kapitan był osłabiony. W istocie wydawało się, że zamiast odzyskać siły, coraz bardziej je tracił. Gramolił się po schodach to na dół, to do góry, lub przechadzał się z jadalni do szyn kwasu i znów z powrotem. Niekiedy zaś wytykał nos za drzwi, by zaczerpnąć powietrza morskiego. Wtedy trzymał się ściany, jak gdyby szukał oparcia, a oddychał ciężko i powoli, jak człowiek stojący na stromym szczycie górskim. Nigdy nie zwracał się specjalnie do mnie i sądzę, że z pewnością zapomniał o wyznaniach poczynionych w przystępie szczerości. Lecz w usposobieniu stał się bardziej dziwaczny i o ile mu słabość pozwalała, bardziej popędliwy niż dotąd. Gdy był pijany, napędzał nam obecnie strachu w ten sposób, że wyciągał kordela z pochwy i kładł go przed sobą na stole. W gruncie rzeczy jednak mało zważał na ludzi i był jakby zamknięty w swych myślach, a raczej w swym obłąkaniu. Pewnego razu, ku wielkiemu naszemu zdumieniu, Zagwizdał niespodziewanie odmienną melodię jakby jakiejś sielskiej piosenki miłosnej, której pewno nauczył się w dzieciństwie, zanim zbratał się z morzem. Tak się rzeczy miały, aż nazajutrz po pogrzebie, w dzień posępny, mglisty i mroźny, była może godzina trzecia po południu, gdy wyszedłszy przed drzwi, pełen żałosnych wspomnień o nieboszczyku ojcu, ujrzałem nieopodal jakiegoś człowieka wlokącego się drogą. Był niewątpliwie ślepy, gdyż obmacywał kijem drogę przed sobą, a ponad jego oczyma i nosem zwieszał się wielki zielony daszek. Poza tym był zgarbiony, jakby wiekiem czy niemocą, a odziany w przydługi i postrzępiony od starości płaszcz marynarski z kapturem, który nadawał mu wygląd wielce dziwaczny. W życiu nigdy nie widziałem okropniejszej poczwary. Zatrzymał się na chwilę przed gospodą i podnosząc głos, Tonem jakiejś dziwacznej kantyczki rzucił w przestrzeń te słowa. Może jakaś litościwa osoba powie biednemu, ciemnemu człowiekowi, który postradał drogocenny dar wzroku w zaszczytnej obronie swej ojczyzny Anglii i miłościwie nam panującego króla Jerzego, gdzie i w jakiej okolicy tego kraju znajduję się w tej chwili? Jesteś dobry człowieku koło gospody pod admirałem Benbow, nad zatoką Blackhill. Przemówiłem. Słyszę głos, rzekł ów, głos młodzieńczy, ale człowieka nie widzę. Mój miły młody przyjacielu, czy nie podasz mi ręki i nie wprowadzisz mnie do wnętrza gospody? Ledwie wyciągnąłem dłoń, a ta straszna, słodko mówiąca i oczu pozbawiona stwora, ścisnęła mi ją nagle, jak w kleszczach. Byłem tak przejęty trwogą, iż usiłowałem się wyrwać. Lecz ślepiec jednym ruchem ręki przyciągnął mnie do siebie, mówiąc, a teraz, mój chłopcze, zaprowadź mnie do kapitana. Łaskawy panie, odrzekłem, słowo daję, że nie mogę się odważyć na to. O, cóż znowu zaszydził. Prowadź mnie natychmiast, albo ci pogruchoce ramię. To mówiąc, tak mi wykręcił ramię, że aż wrzasnąłem z bólu. Łaskawy panie wyjąkałem. Mam tu na względzie jedynie pańskie dobro. Kapitan nie jest już tym, czym był niegdyś. Siedzi tam zdobytym kordelasem, inny człowiek. Dalej, jazda ruszaj przerwał mi ów. Nie słyszałem nigdy głosu tak okrutnego, zimnego i obrzydliwego, jak głos tego ociemniałego człowieka. Odczuwałem większy strach niż ból. Stałem się uległy woli żebraka. Wszedłem prosto przez drzwi do jadalni, gdzie siedział nasz schorzały stary korsarz pijany jak bela. Ślepiec postępował tuż za mną, trzymając ramię moje w swej żelaznej pięści i przytłaczając mnie ciężarem, który zaledwie mogłem wytrzymać, prowadź mnie wprost do niego. A gdy mnie spostrzeże, zawołaj oto twój przyjaciel Bilu. Jeżeli tego nie uczynisz, zrobię ci tak i ścisnął mnie tak mocno, iż myślałem, że on dleje. Wśród tego, takim lękiem przejmował mnie ów ślepy żebrak, iż zapomniałem o strachu przed kapitanem. Otworzywszy więc drzwi do jadalni, bez wahania, choć drżącym głosem, wykrzyknąłem polecone mi słowa. Biedny kapitan podniósł oczy. W jednej chwili rum wyszumiał mu z głowy, a wzrok stał się trzeźwy i przytomny. Na twarzy jego uwydatniała się nie tyle trwoga, ile jakaś śmiertelna niemoc. Poruszał się, chcąc powstać, lecz zdaje się, że zabrakło mu sił. No, Bilu, sieć, nie ruszaj się z miejsca, mówił żebrak. Wprawdzie jestem pozbawiony wzroku, lecz słyszę nawet skinienie palca. Interes jest interesem. Wyciągnij lewą rękę, a ty, chłopcze, uchwyć jego lewą rękę w przegubie i przybliż do mojej prawicy. Obaj spełniliśmy jego rozkaz co do joty i zobaczyłem, że ów straszny dziadyga przesunął coś ze swej ręki, która dotąd trzymała kostur, na dłoń kapitana. Kapitan zaś silnie zacisnął w garści ów trzymany przedmiot. — A więc już, wykonane — powiedział ślepiec, po czym natychmiast uwolnił mnie ze swego uścisku i z niewiarygodną pewnością siebie i zręcznością wyskoczył z jadalni, a następnie na ulicę. Stojąc jeszcze nieruchomo w miejscu, słyszałem przez pewien czas w oddali miarowe stukanie jego kija. Wszystko to stało się, zanim my obaj zdołaliśmy zebrać zmysły. W końcu jednak, i to prawie jednocześnie, ja wypuściłem przegub ręki kapitana, który dotychczas jeszcze trzymałem, a kapitan rozwarł dłoń i bystro spojrzał na przedmiot w niej zawarty. — O dziesiątej! — zawołał. Sześć godzin jeszcze im pokażemy i skoczył na równe nogi. W tej chwili, gdy to uczynił, chwycił się ręką za gardło, zachwiał się na nogach i wydawszy dziwne rzężenie, runął całym ciężarem na podłogę twarzą naprzód. Natychmiast przypadłem do niego, krzykiem, wzywając matkę lecz na nic nie zdał się pośpiech. Kapitan zmarł. Rażony apopleksją. Jednej rzeczy zrozumieć nie mogę. Bez wątpienia nigdy nie byłem przywiązany do tego człowieka, choć ostatnio obudziła się we mnie litość do niego. Gdy jednak zobaczyłem, że nie żyje, wybuchnąłem rzewnym płaczem. Była to druga śmierć, którą oglądałem własnymi oczyma. A po pierwszej odczuwałem jeszcze w sercu niezagojoną boleść.